Siema, siema, siema. Ten Tykrel już dawno nie grałem. Szczerze mówiąc. A tam podobno jakieś update'y były. Więc zagrałem o nieskończona mordęga, nieskończona moc, wydarzenie tygodnia. Ale ja idę na standardówkę. Jakoś to ładnie wszystko wygląda. Ale ja moim ulubioną postacią. Trudność, poziom, 9. Więc... Tak, golemem chcę zacząć. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Wygląda to inaczej. Mi się wydaje, że trochę inaczej to wygląda. Dobrze. Ulepsz swoje zdolności. 200. Więcej kart w każdej turze. Mam max. Tak, to ja wykupiłem. Zarządzanie talią. Kupimy jedną kartę. Mamy stówkę. Kupimy jedną kartę. W każdej turze ten sług zyskuje premię. Zmniejsza pancerz wroga o 50, składasz sługę w ofiarze za każdy poziom, który miał zyskać puls 5 obrażeń do końca walki. Ofiara jest dobre, ale jeszcze nie teraz. To wezmę. No, dobra. Idziemy. Jeszcze nie. Chyba tutaj mogłem kupić leczenie, ulepszenie. Mam 1600, odpocznij, kup. To po co mi te ST? A, 10 tysięcy ulepszeń. Dobrze, okej, okay. To już wiadomo. Dobrze. Wchodzimy. Na pewno nie z każdym. Tutaj chyba z każdym mogę prawie walczyć, ale potem to już. O, nowe obrazki są. Ulala. Już obrazki, potworki. Golem inaczej wygląda. Jak nimfa wygląda. No okej. No okej. Nic nie mogę tutaj atakować. Ciebie dam. Dalej. Te strep osłony. Bóg zamierza zaatakować wszystkich na polu. Wszystkich. Aha, to znaczy atak. Żmiję dam. I tak to zrobimy. I atakuj. Może nalepię te z tego. Osłony mi wystarczy. Aktywuj. Wszystkich nie atakuje. Teraz wzmocnienie. Tak. Ja tak, od wszystkich. Wszystkie.
Weź wszystko. Kontynuuj. Mam już. O, mam już tylko dwie pozycje. Wow. Wszystkie sługi dwa razy. Ciebie wezmę. Każda ma sługi zwiększa twoje obrażenie o 3%. Okej. Okay. Pod koniec każdy tu wszystkich ludzi zyskuje 5 punktów osłony. Cel ataku straci dodatkowy jeden punkt pancerza. A, o! Weź wszystko. To tutaj w miejscu na broni. Po zabiciu w ogóle leczysz 1% zdrowia. Okej. Okay. Leczysz 5%. No to się wydamy tutaj. Okej. Okay. I tak to zrobimy. Pierwsza walka, runy, wszystko. Dobrze. Okej. Okay. Mógł zamiast użyć wzmocnienia. On przygotuje specjalny atak. Co my tutaj damy? Masz już sobie dwa razy. Ach. Awans już, no jest ok, tutaj też dam awans, tutaj dam sobie osłonę, niech będzie aktywowany, bo pod niej punkcik mi pójdzie w górę. Osłabę wrogi, zapewnia ładunki i super zdolności, tak, ok. Nie wiem, czy tak dużo ich akurat aktywujesz. I aktywujesz. Okej. Okay. Dwie karty. No i w końcu. Ciebie. Uria. Wzmocnienie. Jeszcze o dwa. No, ładnie wyglądają w ogóle. Te nowe postacie, szczerze mówiąc, ładniej. Przyżyję. 5 punktów, ale okej. Okay. To musimy tak to zrobić. Awansujesz o 2. Rytuał. Rytuał, okej. Okay. Muszę awansować ich, bo... Okej. Okay. Awans. Awans. Osłona. Atak. Okej. Okay. Teraz mu atak zadał. Okej. Okay. Golem. Aktywujesz. Tak. Aktywujesz. Tak. I już nic nie mogę. To jest git. Awans, awans i atakuj. No i w następnym rundzie. Dajesz. Ładnie wyglądają te potwory. Co? Negated? No ja pierniczy naprawdę. Bo ma już 13 poziom. 13 na 26. No, 23. Tu mu zabrano. Okej. Okay. Do końca tury. I tutaj aktywuje sługę, lecz 50% jego punktu zdrowia. Aktywujesz losowo sługę dwa razy. To jest spoko. W opiarze. Przepraszam, wszystkie pozostałe usługi do pełnego zdrowia i zapewnisz im 20 punktów osłony. Jasne, że tak.
Co my tu za weźmiemy? Próbuj sługi leczyć 50%. Dwa razy skłonasz ofiarze. Gdzie my weźmiemy? O! Co to daje? Po zabiciu w ogóle leczy się... O, to jest to samo. Większe oporzenie o 2. Pod koniec swojej tu zadać wszystkim jeden cios. To jest spoko nawet. Zawsze 3 karty albo 4 karty używam, więc... Zawsze 20% więcej oporzenia. Dobrze. Okej. 10 życia otrzymasz... Słuchaj, 5,90 otrzymasz mocno losowego wypadnego. Dobrze. Tracisz, otrzymujesz. Dziękuję. Okej. Kogo my tutaj mamy? I co my tu tam? Te są... Duch? Czekaj. A, ducha. Nie wiem, czy duch jest zawsze wart tego, ale niech będzie. Okej. Te muszę na pewno potem ulepszyć. Piew. Awansujesz. Jeszcze jedno. Jest git. Okej. Cię weźmiemy. Nimfę weźmiemy. I atakuj. Okej. Widzimy jeszcze jeden golem na wszelki wypadek. Dwa awansy i atak. Awans. Obrażenia. Furia. Atak i atak. Okej. Ale mam jeszcze jeden golem, więc jest wszystko skit. O dwa razy. Musiał to być. Dobrze, awans. Awans o 2. Atak. Ładnie. Okej, teraz to już... Wow, on dwa razy. Awans. Awans. Atakuj. Ładnie. Jest git. Ciebie wezmę. Awans. Atakuj. I dobrze. No i rytuał. Naprawdę. Dobrze, test 26 to wystarczyło. Umówili się o ucieczkę. Dobra. A, to jest do góry. Podobić wokół ze szkół 100% oparzoną końca tury. Mowy karty. Zamienimy to sobie. A, może w ogóle... A, no to z tym duchem trzeba jeszcze pogadać. Dokładnie, kurde. Taki bezsensowny jest ten duch. Do tego domu. Znowu ten, kurde. No dobrze. Do końca tury zmniejsza porażenie wszystkich porażeń 80%. Dobrze. Bardzo ładnie. A tak i tak dostanie 3 porażenie, bo to miałam wziąć.
Ciebie weźmiemy. Nimfy weźmiemy. Aktywujemy. O, osłona w końcu. Furia. Jego dwa razy. Akurat ten, kto jest najmniej potrzebny. Jest, to jest dobrze, że on się tam wyleczył, no. O, trzy. O, i ładnie robione. Dobrze, kontynuuj. Co my tutaj mamy? Na każdej turze ten sług odzyskuje 50% zdrowia. Aktywujesz sługi, dobierasz kartę. Aktywujesz sługę, powód dwa razy. Wraca do ręki, zawsze jeden. Nie. A, nie miałem to zrobić. Miałem pomin dać. W daninie 5 punktów swojego zdrowia inwokujesz nimfy i żmiję, tak. Pierwszy w każdym razie kosztuje 0 punktów energii. Pod koniec każdej tury, jeśli przy... w walce. Pod koniec każdej tury, jeśli przeżyjesz dostać mniej niż 2 słów, wszystkie zyskują zdrowia. A nie, 5 punktów są na tym. Aktywacja twojego mazali dodatkowy jeden cios. Dobrze, wezmę ciebie. Ruiny domu. A, kasę dostanę. Okej. Wróżkę. Nie interesuje mnie. Targ mnie nie interesuje. Ołtarz krwi. Dobra. Będzie nimfa. Osłona. Awansujesz. Aktywujesz. Okej. Okay. Ciebie wezmę. O, o dwa. I aktywacja. Aktywujesz dwa razy. Jeszcze jeden ogrom, rytuał i ataku jeszcze raz. Okej. Okay. Spoko loko, jest okej. Okay. Coś to golema damy i finał. Okej. Okay. I... jeszcze tu chyba te obrażenia są większe. Ołtarz krwi. Pomódl się. Pomódl się zapomnianie. Wymaganie 40. Otrzymasz 200 siana. 28. Okej, okay. To wezmę.
Wejdź. Kasa, kasa, kasa. Ciebie tam nie chcę. A, możemy z tą powalczyć. Trochę. Zmienimy trochę tego XP. To bym chciał na lepiej żmiję mieć, ale no cóż. Jeszcze jednego golema wezmę. Płonę. Dam aktywację. O, żmija. Awans. Aktywacja. Furia. O dwa. Minus minimum 30. Dokładnie. O, mikstury zdrowia. O, i połącz. Każda użyta karta zwiększa parzenie. Tak. To jest wyższa ranga, to jest wyższa ranga. Okej. Tutaj ciebie potem wezmę. O, i ciebie też chyba wezmę tutaj. Bo ja chcę sobie sloty na runę otworzyć. Okej. Dobrze. 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 Nie za dobrze, bo ja dostanę jednak do końca wszystko burzenie wszystkich chłopów. Tak. Dobrze, chociaż to i atak. No i... Okej, osłona. Weźmiemy jeszcze jednego golema. I atak. Dokładnie. Teraz weźmiemy... nimfę. Awans, awans, atak. Dokładnie tak. O. Dobrze. Mogę w to zrobić, szczerze mówiąc, ciebie dam. Aktywujesz. No, okej. Kurde, nie ma golema. Tak to zrobimy. Sługo, aktywujesz. Mogę... raz, dwa razy aktywować i raz tutaj ulepszyć. Aktywujesz. Jeszcze jeden ulepszę. Jeszcze raz. I dam jeszcze jedną osłonę. Okej, 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 okej. Pięknie. I jeszcze jeden rytuał. Dziękuję, do widzenia. Okej, mięsko. Nowa karta. Włożysz golem albo inny design. Aktywujesz dwie losowe usługi. Okej, dobierz jedną kartę za każdą sługę, która obecnie bierze udział w walce. Mm-hmm. Przywołujesz golema, żmiję, potwornicę i nimfę. Kolejny tu, że tracisz 2 punkty energii. To kosztuje 3, więc wszystko kosztuje 5. Więc gdybym nie miał w ogóle... Ja wezmę ciebie. Dobra.
wpłynęła, wszystko zostanie obległe. Już nowe miejsce na przedmiot do walki. Mój spory zapas, nie? Zyskujesz to. Tak, do walki. I tam był błąd, widziałam. Ale... co? Nie. Jak się tutaj szło? Tu dziennik frakcji, starusz, biń, świat, potworowie, nie. Zamknij. Tutaj. Runę. Okej. To nie dostałem nowy slot. Jaj. Fajnie. Naprawili coś i coś zepsuli. Nie mam kolejnego slota, a to wybrałem. Bierzemy to. Kamień milowy. Wyobrażeń. I tutaj też jeszcze ten kamień milowy. Nie no, teraz się wkurzyłem. Te runy są kurde, no, bo tam błąd też był widać. Jakieś literki tam były dziwne. Od po prostu. Nie. You get close, they're desperately horrifying. It's the voice of an elderly man. His intestines hang loose from his. You try to speak to him. You see a mother. The children are smiling. Again, she doesn't. You come upon something tells you that this must be. As you enter the shack and examine the various esoteric ingredients, your mind wanders. As you light hotter and hotter, when the heat finally was in your head after all. O kurde, tyle zaktywizowane. Ale dostałem minus 50 kurde do życia. Uff. Dobra. Na pewno. Natomiast już w kolejnym turze plus 50 do obrażeń. Okej. Okay. Damy to. Damy to. Damy to. A tak, okej. Okay. Ma zawsze 2100 życie? Muszę to zrobić. I one też takie były mocne. Przypominam sobie. Uff. Okej, okay. Ładnie. I to jeszcze dam. Ładnie. Zawsze coś. Ale... krew z nosa tutaj też idzie. Wezmę ciebie. Trzydzieści. Nic ja też jeszcze nie zrobię. Ciebie tam tak. Jeszcze jedną osłonę dam sobie. Tak.
Dobrze. O, i teraz muszę go zamrozić. Ładnie. Dobrze. Okej. Uff, tak. Co? On go nie zamroził? O Boże. Kurde. Nimfę. A mam... on już jest mocny. O, 17. Przy jeden atak i go już nie ma. Nara. Dobrze. Poszło git. Ta? Tylko jedna runa? To nie potrzebuję. Jedna pasywkę. W pierwszej turze walki dobierzesz dwie karty, więc w pierwszej turze. Zabicie wroga przywraca ci 2 punkty zdrowia. Na początku, że to pierwszy cios zadaje. Wezmę to. Dobra. Teraz mamy od cholery. Pierwsze co, pójdziemy tutaj. Odpocznij dwa razy. Okej, odpocznę. Kupię sobie jeden. Ile bym zdolna 8, mam 11 punktów, nie. A to tam. Z nim tak dalej dłużej się nie bawię, z nim akurat już. Wiązanie talią. O, kup. No i spoko. To jest spoko. To jest spoko, ale wezmę ciebie. Okej. Świeciarz. Ulepsz. Zwiększa zdrowienia moc kamieni, zwiększa premię, zwiększa... Odkryj wszystko na mapie, nie potrzebuję. Plus 5% działania. Okej. Po pokonaniu bossa. Okej. Obecnie 3. Teraz weźmiemy to. Potem weźmiemy to. U ciebie kup specjalną kartę. Akceptuj. Odejdź. Ulepsz zdolności. Ta. To ostatni już ulepszyłem. Kreator postaci nie otrzymał są zdolność. Tak. Każdy zabity lub złożony w opierze potwornym spadł. Okej. Akceptuj. Wezmę to. Odblokowałem to. Już na wszelki wypadek. I... nie. Odejdź. Chyba ona miała.
Ona nie miała karty. Kartę specjalną. Akceptuj. I od ciebie też. Akceptuj. Dobrze, mamy wszystkie karty specjalne. No. Idziemy dalej. Milowy to później chce. Kogo on? Muszą stwór? Nie kojarzę tego stwora. Tego też nie kojarzę. Zmieni wygląd. Po prostu. Aktywuj losowego sługę. Cztery, pięć, sześć. No ale mi teraz nic nie da. Gdzie miałem te wszystkie swoje te bariery. No jest w końcu bariera. Dobrze, jeden załatwiony. Nie. To był bardzo głupi ruch. Właśnie z mojej strony. Też miałam inaczej zrobić, no no cóż. Uff, to bolało. Inara, dobrze. A, jeszcze ten. Jeszcze raz, bo to będzie, nie. Zwiększa pełne zdrowie sługi 50, leczysz 15 punktów, spoko, do golema. Sługa odpowiada, że na każde zadanie mu ucieczką, stratą zadanie 10 punktów porządku, odzyskuje 20 minut do końca walki. Cóż, wyzyskujesz 1 punkt energii, dobierzesz 2 karty, tak. Tak chcę. Po przełamaniu sługi aktywujesz go, ok. Każdy zabit lub złożony żmije zadań losowy okowi. Ok, na przykład każdej tury walki, lecz nie masz. Jeśli nie masz ani jednego sługi. Wolę to. Nie, tym slotem się tam wkurzyłem strasznie. Dobra. Co to za stwór? Nie no, kojarzę ją. Co to jest? Kwiaciarz. Kwiaciarz chyba jest dobry. Dobry jest kwiaciarz.
Tutaj muszę mieć. Okej, w ciebie damy to. Awansujesz. Aktywujesz. I aktywujesz. I tutaj już mam potem punkciki 3. Dobra. Ciebie weźmiemy. I atakujemy. O kurde. To są dwa. Ładnie. I ciebie. Jedną osłonę damy. Ja tak. Dobrze. I nikt nie będzie atakował. I to budę jeszcze damy. Teraz. O. Okej. Tak, w ofierze ciebie damy. Dobrze. Jeszcze damy ci jeden awans. I rytuał. Dziękuję, do widzenia. Składać wszystkie z ofiar. Za każdą złożoną ofiarę. Uff, aktywuj sugel. Znaczy 50% jego punktu życia. O kurde, to dobrze. Składasz daniny 10% swojego zdrowia. Zyskujesz osłownią to swoje zdrowiu i wykujesz 2 potworności. To są takie 2 potworności. A potem jak oni z mi zginą. A wezmę to. Ja też mam chyba dobrą kartę. O to chodzi. Plus pancerz do końca tury, zyskujesz 40 punktów osłony, zyskujesz 1 punkt bloku. Blokuje kolejny zadanie przez siebie. W kolejnym turze dobierasz jedno do końca, a jej koszt jest zmniejszony. Ja chcę to. Plus boss. Na nosiciel run. Jem na bossa, nie? Ale to bym wolał jeszcze. O, słonowia, tak. A, to jeszcze z nimi powalczę. Okej, okay, po pierwsze, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. I jedziemy z koksem. Dodamy. Awans damy. Aktywujemy sługę. I aktywujemy. Dobrze.
furię damy. Na słono też nie potrzebuje. Miję weźmiemy. Aktywujemy, awansujemy. I tak. Następnym. A nie, nie. Teraz to już zrobimy. Można tylko raz na turę. Uff, golem. A i od razu jego, a, czułem to, no. Popatrz, kurde, jak dostał batę. I teraz tak to jeszcze zrobimy. Ciebie tutaj damy. Awans. Osłonę nie potrzebuję jak na razie. Ogłuszasz wroga. Nie potrzebuję. Awans i atak. O. Mają jeszcze trochę życia, szczerze mówiąc. Oczyszczanie, smaż w daninie. Chyba potworności, nie potrzebuję to teraz. Rytuał. 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 Dziękuję, do widzenia. O, jedno życie. Aktywujesz wybranego sługę 0 razy. Jednak za każdym aktem biorąc udział w walce słudze. Aha. Aktywuj sługi, dobierasz kartę. Wezmę cię. Po początku każdej tury automatycznie aktywujesz sługę, która ma najwyższy poziom. O, już nie przypnę. Jeśli masz tylko jeden, że... No, o, to wezmę to. O. Zwiększa porażenie o 4. Pod koniec swojej tury zadaje wszystkim wrogom jeden punkt. Dobra. No. Chodź tutaj. Chyba ziomkiem będę walczył. Kurde, to jest boss. Nie. Muszę poczekać. Dobrze, ciebie wezmę, ciebie dam i atakuję. Dobra. Ciebie dam. Tutaj ciebie dam. Rytuał. Znaczy nie rytuał, aktywuję po prostu. Ładnie, to była dobra tura. Dobrze. Dwie pozycje. Chociaż to... Dam osłonę. Kurde, znowu 105, no. Cholera jasna. Awans. Jak to chcę. Mą się tak, kurde, bawić. To bawmy się tak. O, furię jeszcze dam. Niech on się wyleczy, dobrze. O, ładnie.
Znowu się odrodzili. Ciebie też. Tak. Okej. Już bardziej podoba. I ratuje znowu. O, jak ładnie. Już ma stówę. Ale to mi też zabije. Mhm. Ale on też. Uff. Nie była taka... taka zwykła walka. O, połącz. Aha, bo tutaj kurde z różnymi bossami się potem walczy. Ale mam pełne życie. This is git. Poproś o błogosławieństwo pancerza. Okej. Okay. Teraz pójdziemy na bossa. A na bossa to nie potrzebuję tą runę. To bym dał inną. Po zabiciu zmniejsza wszystkich 18 punktów. A wezmę to. Włączę sobie tę. Kto to tam jest w ogóle? Jakby na szwedzka. Może po bosie. A znowu ten, to był ten boss stąd. O, no to mam dobrą szansę. Zrobimy to tak. Idziemy z żmiją. Na pewno tak. A idę z żmiją. Potworności. Wezmę. Tak. I ja już tutaj przygotuję. Okej, okay. To jest dobre. To jest dobre. To może być. Pansujesz ty. I aktywuję ciebie też. Ciebie damy. Nic nie mogę dać, bo potem potrzebuję tą. Ciebie damy. Atak. I atak. I jeszcze raz atak. Okej. Okay. I golem. Wow. I ciebie o 3. Okej. Okay. Ciebie dałem o 3. Miał być ten. Ale nie ma. Nieważne. On ma więcej życia. Dobrze. Ciebie o 2. Ciebie te w składam ofiarze. Ciebie. Aktywujesz. Dwa losowe słuchy. O, ładnie. I ten. Niech będzie. I jeszcze ciebie. Dobra. Atakujemy. O, teraz już porządne obrażenie zadaje. No.
Ogłuszasz wybranego wroga i na stałe zmniejszysz jego punkty. Będziesz ogłuszać? To jest spoko. Jeden punkt do osłony, 10 za każdą sługę, którą obecnie bierzesz udział. Za każdą sługę, którą obecnie wezmę ciebie, paraliż. Okej. To jest jak echo of something that happened before. Na początku każdej turze zmniejszasz pancerz wszystkich wrogów o 5. Na początku walki zyskujesz 1 plus 1 punkt energii. Co 12 karta jest dublikowana. To jest spoko. Ciebie chciałem jeszcze zobaczyć tutaj, nie? Tą zagubioną szwadzkę. Dobrze. Więc... Weźmiemy ciebie. Damy osłonę. Zostawmy tak. Nimfy żmiję jeszcze. Tak. Proszę. I damy od razu tak. I od razu atak. Hahaha, ale dobra runda to było. Uff. To było dobre. Ciebie damy. Aktywujemy. I tutaj. Okej. Awansujemy. O, on się wyleczy. Przedawkowanie, rytuał. Okej. Dobrze, teraz damy to. Zyskujesz 40 punktów osłony. I rytuał. Jeszcze raz. Dobrze, nara. I kontynuujemy. Ach, źle to zrobiłem. Zmierzmy. Tak. Na koniec tu zwiększasz obrażenie potworności o 200%. Żmija nakłada wrażliwość przy 4 znakach łowcy za ma 6. Golem zdajemy przy kontakcie 85%. Aktywacja usuw ten efekt. Co tam? What am I doing? Poszukiwanie umysłu. O! Tak. Jedną kartę mogę wydupić. Wydupię jedną osłonę. Okej. Dobra. Tutaj nic nie potrzebuję. Nie muszę się leczyć. Idziemy od razu. Nawet nie wiem, czy od razu na bossa nie polecę. Szczerze mówiąc, to już trwa ten filmik. Już muszę coś ogarnąć. Okej, zwiększa zasięg. Poproszę o błogosławieństwo. Traci się. No to... Tutaj idziemy. A... Dobra, ciebie weźmiemy. O ja pierdzielę, ale on daje za atak. Tak, to ja muszę zrobić. Okej. I od razu damy to, wzmocniemy.
Czyli damy paraliż. Tam damy aktywację. O nie. No to bolało. Żmije? Żmije. Golema. Muszę tego golema dać. Musiałam. Ale mam też żmiję. Popatrz. I tutaj damy nawet o 3 w górę. Damy przydawkowanie. I zadajemy atak. Okej. Tak to zrobimy. A nie wiem, czy po prostu cały czas po ten rytuał nie pójdę. Popatrz. 40 zadaje. Tak to zrobimy. Kurde, no co ty? Ale kurde. Easy. Aktywuję wszystkie sługi. Składasz daninę. O. Specjalną zdolność w każdym niebie pierwszy otrzymany czas. Co piąty użyć w końcu zgubi 10% na początku każdy tur. Dobierz jedną dodatkową kartę i koszyc. Tak. No to co? Lecimy z koksem. Ja nawet tam nic nie potrzebuję już. To damy. Nimfę. Aktywuję. Tam jeszcze jednego golema. O, jeszcze raz aktywuję. I już mam na trójkę, na następny ten. Następną rundę. Otworność czy żmiję? Wezmę żmiję. Ciebie wezmę. Ohohohoho, jego to zabolało. 3 do góry. Kuria. Dodamy. Awans. Aktywuję. Punkty zdrowia. Na 2 tury. Dobrze. Okej. Tak to zrobimy. Tak to zrobimy. Jeszcze o 2. Ja czekam, kiedy to będę mógł użyć. Ale jeszcze nie. Obrażenie o 50% jeszcze i atakuj. Okej. Będzie się szykował na atak. O. Tak to zrobimy. I jeszcze raz tak to zrobimy. Nimfy żmije nie potrzebuje. O, albo tak to mogę zrobić. Potem mogę
Podziękuję za ci piękny życie. Dobrze. Ciebie zrobię. No cudownie. Ciebie o dwa. To. Jedziemy z koksem. O, i mogę jeszcze jedną słonę sobie dać. Dobrze, teraz awansujesz. Tam. Tak. O. Nawet nieźle, że to poszło. Aktywujesz. O kurde. Jeszcze panie. Kurde. No i leci z koksem. I na to byłoby wszystko. No, 9 poziom zrobiony. A, jest! Coś nowego dostałem. 100 tych punktów nagrodów, bo już mam wszystkie odblokowanych. Stuwa. Zaś stuwa. Przywoływacz. Jeszcze zdolności, a pasywny jeszcze odkryty. I mam już wszystko. Zacznij od nowa. Dobrze. Na tym to byłoby wszystko. Fajna zabawa. Następny zrobię na pewno 10 poziom.